Nazywam się Zofia Truty. Pochodzę z Czerwiennego, parafii Bachledówka. A kiedy byłam małą dziewczynką, to chodziłam z mamą do lasów Bachledówki zbierać borówki i spotykałam latem kardynała Wyszyńskiego i kardynała Wojtyłę. I było to wspaniałe przeżycie, o czym dopiero dowiedziałam się, kiedy byłam naprawdę już starsza. Bo wtedy to było jeszcze niezrozumiałe dla dziecka. Ale mając te spotkania w swojej pamięci i znając myśl i kazania i książki kardynała, dzisiaj błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, razem z panem Janem Mrowcą ustaliliśmy, że musimy to jakoś upamiętnić i przyczynić się do tego, żeby ta postać była jeszcze bardziej znana. I dlatego ustaliliśmy, że może właśnie oratorium będzie takim pięknym upamiętnieniem tego czasu, tego miejsca, a szczególnie osoby błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jestem więc autorką libretta oratorium pod tytułem Równo i ku górze i mam nadzieję, że to oratorium będzie miało wiele błogosławionych owoców, ponieważ kierowaliśmy się razem z kompozytorem Bartkiem Gliniakiem w tej naszej twórczości właśnie wszystkim pięknem, dobrem, szlachetnością z nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego. I jesteśmy bardzo dumni, że tę postać możemy i jej myśl rozprzestrzeniać i cieszymy się również z tego, że jest ogromne zainteresowanie właśnie jego działalnością. Cieszymy się bardzo, ponieważ jego przesłanie jest ponadczasowe. To jest aktualne zarówno w tamtych czasach, kiedy on żył, pracował, przyjeżdżał tutaj na Bachledówkę, ale także wiele tych przesłań jest aktualnych dzisiaj i musimy się wszyscy wsłuchiwać w jego słowa, wczytywać w jego myśli, w jego intencje, ponieważ to jest ponadczasowe, wartościowe i przepiękne to, co daje życiu wszystkim ludziom szlachetne myśli i jakąś myśl wznoszącą się do nieba.